Cześć! Witam w kolejnym filmie na moim kanale, filmie, którym chciałbym Wam coś pokazać. Chciałbym oczywiście Wam pokazać pewien skład, a na jego przykładzie coś omówić. Tak, tu mamy, proszę bardzo, zestaw Roco startowy z lokomotywą z Ludmiłą BR-232 i składem trzech wagonów, trzech węglarek PKP Cargo. Umówmy się, że tak najprościej o tym powiem. Zestaw, który w chwili, kiedy kręcę ten odcinek, a kręcę go dzień przed szalonym świętem zakupowym, czyli kręcę to w czwartek w Black Weeku, może jakby to głupio zabrzmiało, Black Thursday w niektórych sklepach to już jest, ale nie wszędzie, może taki Dark Thursday, no czarny, ciemny czwartek. No nic, nie będę kombinował, wiecie o co chodzi, Wigilię święta zakupowego. Na to święto zakupowe Roco się nie postarało, nie dostarczyło nam tego zestawu. Zestaw zapowiadany na 2022 rok opóźnia się w jakiś sposób. Czy rzeczywiście w tym roku go dostaniemy, tego nie wiem. W każdym bądź razie ja już kręcę teraz ten film, który widzicie z jakimś tam opóźnieniem. Cała ta przedmowa to tylko po to, że może się okazać, że już ten sklep, ten zestaw akurat jest w sklepach, stąd proszę mi wybaczyć, proszę wziąć tę poprawkę, że no, produkcja filmów nie trwa tak, że jest film i za godzinę go widzicie. No dobrze. Zestaw. Zestaw, który będzie całkiem fajny, kosztuje też całkiem fajnie, ale realna Ludmiła, tu trzy węglarki z ładunkiem węgla, no i przede wszystkim zestaw startowy z owalem torów. Z tego co widać, ten owal torów jest całkiem, bo aż 10 odcinków prostych. Co to do końca będzie, nie wiem, jak będzie mieć go, będę miał, zamówiłem, pokażę go w unboxingu i nie o tym jest przede wszystkim ten odcinek. W każdym bądź razie ja się chciałem poniekąd odnieść tutaj do tego zestawu. Dlaczego? Domyślacie się, że zobaczycie podobny skład na makiecie. Ale uwaga, to co wiemy już teraz, choćby z tego zdjęcia, wiedzieć to będziemy podczas unboxingu, że o ile ten model jest fajny i to też jest potencjalnie fajne, chociaż nie najfajniejsze, to jest średnio fajne. Dlaczego jest to średnio fajne? Dlatego, że to są modele wagonów fikcyjnych. Bliżej je Wam pokażę w unboxingu, jak już zestaw się ukaże i tam będę więcej o nich mówił, co to za wagony. Natomiast ta druga myśl tego filmu jest taka, że przecież Roco mogłoby ciut inaczej złożyć ten zestaw startowy, po co się usiliło na modele wagonów fikcyjnych. Przecież ma w ofercie również węglarki ciut rozsądniejszej budowy, jak tylko i wyłącznie takie przemalowanki. Modele, które już Roco wydawało, mianowicie modele z węglarek EAOS i EANS. I troszeczkę jest już ich wydanych. Tu widzicie całe zestawienie tych węglarek z numerami inwentarzowymi, z informacją, kiedy zostały wydane, z potencjalnymi innymi numerami. Mieliśmy jeden wagon pojedynczy EAOS, dwa zestawy po trzy sztuki, to znaczy jeden zestaw i jego reedycję. Także był zestaw trzech sztuk węglarek EANOS, z czego trzecia była w kolorze brązowym, jej tutaj nie ma, to jest początek szóstej epoki. Zestaw dwóch węglarek i uwaga, zestaw, znaczy nie zestaw, tylko jedna węglarka EANOS, która ukazała się w pięciu wersjach. Gwoli uzupełnienia informacji, jeszcze dwie z tych węglarek były wydane w osobnym zestawie 76044. Ja tego zestawu nie mam, nie widziałem za sensowne kupowanie tego zestawu, kiedy było to dokładnie to samo. Zanotowałem sobie tylko oznaczenie. Przepraszam. I już mówię dalej. Druga myśl właśnie to jest,
Nie tylko chodzi o to, że pokażę wam z węglarkami, bo autentycznie Ludmiła pojedzie z węglarkami, tylko druga myśl jest taka, żeby przedstawić węglarkę 66498, a ściślej przedstawić jej pięć twarzy węglarki EANOS ROKO 66498. Tu z tego zestawienia widać jedynie suche informacje, jak numery inwentarzowe węglarek i kiedy zostało wydane. I to musicie sobie zapamiętać. Pierwsza edycja 2011 rok, czyli 11 lat temu, później 9 lat temu, 6 lat temu, potem rok później była kolejna wydana i ostatnia była wydana trochę ponad 3 lata temu. O jaką węglarkę chodzi? Model 66498 w dalszym ciągu figuruje na stronie ROKO. Kto wie, może będzie edycja szósta kiedyś, tak u mnie się wyświetla, natomiast na szczęście jest taki obrazek i to jest edycja ostatnia z 2019 roku. Tak to z grubsza wygląda na stronie ROKO. Zdjęcie na szczęście rzeczywistego modelu, a nie fotomontaż, a ja was już zapraszam na przejazd rzeczonego składu, przejazd zobaczycie, a po przejeździe przedstawię wam te węglarki, omówię te węglarki, bo uwaga, one nie są identyczne i co jeszcze powinno was zainteresować, co będzie chyba jakąś wartością dodaną, mamy tutaj kwestię jednego modelu wydawanego na przestrzeni 11 lat, także zmieniały się standardy tego modelu, standardy pakowania, wyposażania go w jakieś tam części dodatkowe i to też jest, wydaje mi się, niesłychanie wartościowy materiał, żeby to wszystko zobaczyć tak troszeczkę nie tyle od kuchni, bo ja nie pracuję w ROKO i nie mam takich informacji, żeby to zobaczyć od kuchni, ale tak powiedzmy gdzieś tam poza kadrem makietowym, czyli spojrzeć w te pudełka, spojrzeć w to coś, co pojedynczo wam pokazywałem zwykle w tego typu przypadkach w unboxingach, a tu pokażę wszystko na z takich 5 unboxingów na przestrzeni 11 lat. Oczywiście trochę tutaj nie tyle koloryzuję, ani przesadzam, tylko naginam rzeczywistość, bo nie wiem, czy choćby nawet jeden akurat tej węglarki unboxing robiłem, uznając ją za model dosyć pospolity, bo w rzeczy samej ta węglarka jest modelem pospolitym, niemalże od zawsze stosunkowo łatwo dostępny. Dobra, dosyć gadania. Zapraszam was na przejazd pociągu po makiecie.
Film już za nami, przejechałem, jak widzieliście, praktycznie objechałem całą makietę poza bocznicami przy tartaku. To ze zrozumiałych względów byłoby niemożliwe z tak długim składem i tak długą lokomotywą. No, tartak ma coś do siebie, tam tylko malutka lokomotywa z krótkim wagonem, ale nie o to. Tak jak we wstępie powiedziałem Wam, że to będzie coś, że będzie to omówienie modelu o numerze katalogowym 66498, który ukazał się w 5 edycjach. I tak, te 5 edycji, jedna za drugą, są ustawione za lokomotywą, wszystkie w tym samym kierunku, stąd porównamy sobie, obejrzymy je, przejadę wszystkimi i powiem Wam, na co zwrócić uwagę. Ale żebym wiedział, na co zwrócić uwagę, to muszę sam się tutaj jakoś lepiej ustawić, żeby lepiej widzieć. Też biorę komórkę w dłoń, komórkę, którą tu steruję centralką i szybciutko zaraz to zobaczymy. Ja sobie może najpierw spojrzę na te modele swoim okiem tak z boku i już za moment Wam to opowiem. Sama lokomotywa na początku to jest Ludmiła firmy Pico. Ten model Pico przekonstruowało, miało dawien dawna, pewnie z czasów jeszcze NRD w ofercie Ludmiłę, no ale wiadomo, konkurować z jakimiś zachodnimi modelami, czy po prostu zwłaszcza przy zmieniającym się tak, zwłaszcza z kim tu chodziło, o jakie firmy mam na myśli, mówiąc konkurowanie, no to nie tylko standardowy wręcz konkurent, który się tam zwykle na myśl nasuwa, czyli Rocco, ale i firmy z absolutnego topu. Brava, która specjalizuje się w filigranowym wykończeniu, bardzo często właśnie wykończeniu elementami fototrawionymi. Brava również ma Ludmiłę w swojej ofercie. No, Märklin, Trix też mają Ludmiłę całą z metalu i to jest chyba jedyna zaleta tego modelu, bo jest naprawdę, mógłby posłużyć do wbijania gwoździ w ścianę niemalże. Tak jest pancerny, no i niestety z szczegółów zbyt dużo nie ma, ale niedawno do tego grona producentów tej poradzieckiej lokomotywy dołączyła również firma ESU. No i poprzeczka jest postawiona wysoko. Stąd Pico wykonało od początku reengineering modelu tej lokomotywy i to, co widzimy, jest w takiej postaci. Między innymi, jak widzicie, jest podświetlony przedział maszynowy. No ciut wyżej stoi ten model jak dawniejszy. Ale nie o nim jest ten odcinek, stąd tylko taka dygresja. Odcinek jest oczywiście o węglarkach. No i proszę bardzo, to jest model o numerze, końcówce numeru 164-9, kolejny będzie 162-3, czyli bardzo bliziutko. I ja się tak przyglądam na oba modele, widzę dwa obok siebie, coś, czego no niestety Wam na razie nie jest dane zobaczyć. I dla mnie one niczym się nie różnią poza numerem inwentarzowym wagonu. Są niemalże identyczne i to akurat jest, o tutaj tak Wam pokażę, to jest przykład na takie zachowanie Rocco, jakie z reguły robi Pico. Pach, pach, zmieniamy tylko numer inwentarzowy, dla porządku również datę rewizji, żeby to, no, powiedzmy, było zgodne. I ciach, mamy kolejną wersję modelu. Modelarze się ucieszą, na pewno chętnie kupią. Tak, ja kupię bardzo chętnie takie reedycje modeli, które właśnie, gdzie te modele różnią się numerem inwentarzowym, bo nie są to jednak identyczne modele i do wzbogacenia składu są bardzo pomocne. I to by było w temacie tych dwóch modeli. One naprawdę co do oznaczeń są niemalże identyczne i już teraz wjadę trzecim modelem i zobaczcie, tak żeby jeszcze było widać koniec tego. Ja tu może, no poczekajcie sekundkę.
Wziąłem sobie pensetę, żeby nie pokazywać paluchem, tylko jeszcze groty pensety zabezpieczę, żeby nie porysować. Zobaczcie, że już pewne różnice mamy w oznaczeniach, już to widać, tak? Tu pojawiają się oznaczenia, których nie ma na tym wagonie, także już jest ten model kolejny, mówię o tym, zrobiony według ciut innego projektu. Mało tego, tu jest PKP Cargo, grupa PKP, tu mamy PKP Cargo, już Logistics. Także zupełnie inne oznaczenia. Dobrze, jeszcze nie widzicie, jeszcze kawałeczek. O, tak może najlepiej. Tutaj też już jest zupełnie inny układ oznaczeń. Tu jakaś czerwona, nie, te czerwone plamy to były. Wygląda to już mocno inaczej. Ale nie powiedziałem jeszcze o rzeczy najważniejszej. Ten wagon jest w pewnym sensie uboższy. Żeby to pokazać, muszę pokazać tutaj te gorzej wykonane. Otóż tutaj te elementy, pokrętło, jakieś tam przełączniki, może wy będziecie wiedzieli najlepiej, są pomalowane. Tak było też w poprzednim modelu, w pierwszej edycji. Tu w drugiej edycji jest wszystko pomalowane, jak widzicie, tak, tu już nie. Oczywiście te elementy tu poniżej ostoi wagonu, one są gdzieś tam, od podwozia są widoczne, są zrobione, no bo to przecież taka forma była, z której ten wagon wykonano. Jednakże już pomalowane nie jest. Mały szczegół, ale wydaje mi się istotny, który pokazuje, że z edycji na edycję coś się zmieniło i to chyba niekoniecznie na plus. Bo nie sądzę, żeby akurat w oryginale od pewnego momentu przestali te rzeczy malować. Teraz tak, numer już dla porządku tego to jest 594-8. Kolejny model. Czym się ten różni od tego? No tak samo. Inne oznaczenia tu w tym, tutaj na początku przedniej części wagonu, zupełnie inne trafarety, to wszystko inaczej wygląda tu na ostoi, w inny sposób oznaczenia, numer wagonu naniesiony, widać, że to jest zupełnie co innego, nie jest to jakaś prosta, zwykła kalka wagonu. O, właśnie spójrzcie teraz na to, tam już niestety się schowały te napisy, ale widać choćby układ tu za tymi drzwiami, jak zupełnie jest inny od poprzedniego wagonu. Także modele się różnią zupełnie sposobem naniesienia oznaczeń. Jest to niejako projekt zrobiony od początku, a nie tylko do starego projektu podmieniamy ciach-ciach numerek inwentarzowy, 3-4 cyfry przestawiamy jeszcze w numerze, w dacie rewizji, chociaż to też nie zawsze musi być, wiele wagonów ma, są w tym samym momencie niejako te same daty rewizji, tak samo naprawiane hurtem, pełną partią, tak jakby i w naturze, i w modelach zwyczajnie się to zdarza. Tutaj zupełnie inny układ oznaczeń i jest to nowy projekt. Niestety w tym projekcie, tak jak w poprzednim, również te elementy tu przy podwoziu wagonu pomalowane nie są i wygląda to jak wygląda. I wreszcie ostatnia edycja sprzed 3 lat. Znowu dalej mamy niepomalowane te elementy. Znowu domyślacie się, że układ oznaczeń jest inny. Zwróćcie uwagę, że logo PKP Cargo Logistic jest wyżej. W ogóle powędrowało w inną, nie wiem jak to nazwać, ale w tamtym poprzednim wagonie było mniej więcej w tym miejscu. Teraz jest tu. Stąd miło, że Roco rzeczywiście odwzorowało zupełnie inny wygląd wagonu, bo to dodaje realizmowi. Tak? To już nikt nie powie, że to są jeden i ten sam model. Ktoś, kto patrzył tylko po numerku katalogowym, okej, mam model 66498, nie musi kupować, był zwyczajnie nierozsądny, nieroztropny, bo powinien to po prostu kupić. Jeśli chcecie to kupić, to zwracajcie uwagę na oznaczenia, na numerki,
i tak jak Wam mówię, jest 5 różnych wersji tego wagonu. Kolejna różnica dosyć istotna względem poprzedniego, to może bez mówienia już zauważyliście, tutaj ta drabinka jest odwzorowana z żółtego plastiku w kolorze żółtym. Tu mieliśmy czarną. Jak jest w rzeczywistości? No to sam zachodzę w głowę, czy jest tak, że rzeczywiście nagle w tych wagonach były takie żółte drabinki, czy to po prostu jest jakiś element projektu, nie wiem, jakiegoś wagonu innego zarządu, który cudem, poprzez nieuwagę czy błędnie przedostał się tutaj do naszego projektu. Nie mam pojęcia. No w każdym razie zwracam na to różnicę. To są tylko różnice na jednej burcie wagonu. Druga, zakładam, że wygląda mniej więcej podobnie, no ale odcinek no nie ma specjalnie na celu, żeby tutaj pokazywać Wam i rozkminiać wszystkie milimetry różnic i tak dalej, czy po obu stronach jest tak samo, czy wszystko się zgadza. Tylko pokazanie tym samym to, co już powiedziałem i ten wniosek, który powiedziałem, że to są różne jednak modele i warto je mieć. Dalej różnice są również na czołach wagonu. Jak teraz spojrzę troszeczkę spod kąta, to wszystko widać. Spójrzcie właśnie tu. Jest tak, tu jest tak, prawie że tak samo. O. I to muszę przesunąć, a tutaj już te oznaczenia są wyżej, w górnej tak jakby części tego czoła. Także te modele rzeczywiście się różnią. Skoro już je pokazuję, tak jak mówiłem we wstępie, chyba nie robiłem unboxingu pojedynczych tych modeli. Może jakieś zestawy dwóch sztuk czy coś zdarzyło, że zrobiłem. Na pewno jakieś EAOSy robiłem, EANOSów niekoniecznie, zresztą EANOSy, tu mam ich 5 i generalnie jeszcze jakieś tam są. Natomiast w rzeczywistości, jak z aparatem wystawałem przy torach i fotografowałem tego typu pociągi, to zdarzały się rzadko EANOSy, wagony z takimi oznaczeniami, a takie tam 415W, te wagony dokładnie, których tutaj właśnie model jest mniej więcej odpowiednikiem tego wagonu, no to już w ogóle nie wiem, musiałbym gdzieś przejrzeć archiwum, poprzeglądać filmy, ale zdecydowanie na polskich torach, jak mamy węglarki PKP Cargo, to królują tam wszelkiej maści EAOSy, a nie EANOSy, a są te EANOSy zauważalnie dłuższe od EAOSów. No dobrze, to w zasadzie byłoby na tyle w temacie tych modeli, samych modeli, ale uwaga, to nie koniec filmu. Jeszcze jest właśnie ta rzecz bonusowa, czyli pokażę Wam sposób pakowania tych modeli do pudełek. No a żeby się tutaj temu poświęcić, to będę musiał sobie rzeczywiście zjechać składem i przygotować modele do zapakowania. Już wszyściutko jest przygotowane. Modele mam w odpowiedniej kolejności ustawione tu po lewej stronie. Poza kadrem je będę tu po kolei brał i pakował. Jak widzicie, 4 pudełka plastikowe, takie jakie znamy jak najbardziej. Jedno pudełko styropianowe z kartonowym wieczkiem. I teraz tak, pierwsze 2 modele chyba odkopywałem kiedyś na Allegro, może nawet pierwsze 3, sądząc tutaj po tej starej etykiecie, nie wiem czy to ja ją zdrapywałem, czy kto inny. 2 ostatnie na pewno kupywałem już jako nowe gdzieś w sklepach wtedy, kiedy się to ukazało. No zdecydowanie te 3 chyba, bo tu mamy 2019, 16, tak, te 3 już musiały być wcześniej na rynku, chociaż nie wykluczam, że wagon wydany 2 lata później, jak ja się zacząłem interesować tym hobby, mógł jeszcze gdzieś tam być dostępny w sklepach. Dobra, pakowanie pierwszego modelu. I to jest niezwykle ciekawe pakowanie. Roku dawniej pakowało to dużo porządniej. Zobaczcie, jest tutaj element styropianu. Styropian powleczony papierem i to tak, że ten papier wcale tak za bardzo nie zlatuje. Co robimy z tym papierem? Wkładamy tutaj, proszę bardzo, ładunek styropianu mamy do modelu, można by powiedzieć.
Co dalej? W pudełku mamy instrukcje. Tych instrukcji już pozwolicie, że nie będę omawiał. I części do montażu. Dwa pokrętła hamulca, stopnie manewrowego i poręcze. Tak to wygląda. Taki był standard tego modelu. Wkładam go, zapomniałbym, ale muszę go włożyć tutaj na tą folię, żeby później łatwo go wyjąć. Pudełka niesłychanie wygodne. Zobaczcie, to wszystko jest mega stabilne. Ten wagon nie dotyka jakichś dziwnych części. Nic tu nie ma prawa się porysować w żaden sposób od tego styropianu. Jest to absolutnie wzorowe zapakowanie. Wyciągnięcie modelu. Tu możemy włożyć palec, pociągnąć za folię. Folii jest na szczęście na tyle dużo. Ona jest miękka, niesztywna, że starczy, żeby opatulić cały model. W razie czego możemy jeszcze wypchnąć z tej strony. No po prostu genialne opakowanie. Tu włożę sobie woreczek z tymi elementami do montażu, a instrukcję fabrycznie zwiniętą tutaj. Wszystko ładnie się trzyma. Dodatkowo, żeby jeszcze lepiej wagon zabezpieczyć, mamy plastikowe wieczko i w niektórych modelach gdzieniegdzie Roco stosowało. W którym momencie przestało to stosować? Nie wiem. Generalnie ten sposób pakowania trochę czasochłonny, ale absolutnie pewny, tak? Pewnie trzymał model. Tu jeszcze ta folia samoprzylepna. Wszystko było ładnie sklejone ze sobą. Tak opakowany model, nim można było dosłownie rzucać. Sama obwoluta to już jest ta nowsza w obecnych barwach Roco i co najważniejsze oznaczenie numer wagonu na naklejce, bo dawniej w jeszcze starszych modelach Roco nie zawsze tak bywało. Gdzie to było zrobione? Nie widzę. Jest za to naklejka, która zwykle jest na spodzie wagonu. Już zapakowałem model, więc nie zauważyłem. Mamy naklejkę z numerem A, czyli jest to pierwsza wersja. Gdzie to jest wyprodukowane? Nie wiem. Nie ma żadnego właśnie tutaj made in cokolwiek. Podejrzewam, że, znaczy tak zgaduję, czy po prostu chcę się dowartościować, że w Europie, w Austrii. I tak były kiedyś pakowane te modele. Kolejna. Przyszła zmiana. Pudełka, ja lubię te pudełka. Mają one zalety i wady. Zalety: szybkie wyciąganie, szybkie wypakowanie, szybkie zapakowanie modelu. Kolejną zaletą jest to, że można je ładnie składować, jedno na drugim pudełko pasuje i się nie ślizgają, nie rozlatują. Fajnie się składuje gdzieś tam na półkach magazynowych, na półkach również w mojej piwnicy. Natomiast wada jest taka, że to wieczko łatwo spada i nie daj Boże, niech nam się wymknie takie pudełko śliskie z ręki i wyląduje na podłodze. Co się dzieje? Wieczko się otwiera, model natychmiast wylatuje. Z tego pudełka nie wyleci. Z tego wyleci. No ale Roco kiedyś wymyśliło, wprowadziło to i tak już jest. Pewnym rozwiązaniem może być zostawienie tutaj jednej taśmy samoprzylepnej, która w jakiś tam sposób utrudnia wylatywanie modelu. Dalej tak, nie mamy już pełnej folii, tylko mamy to częste rozwiązanie, dwa kawałki folii, czasami jeden szerszy. Nie mamy w pełni otulonego modelu. Nie wiem, być może do tej plastikowej wytłoczki nie byłoby to potrzebne ze względu na to, że jednak nie jest ona aż tak chętnie wchodząca właśnie w kontakt z farbą modeli jak styropian, który potrafi wycierać farbę zdecydowanie z modeli, co widziałem na przykładzie pakowanych SM42 firmy Pico w zestawach startowych, że tam te kolory farby są na styropianach. Widać je. Dobrze, części do montażu, dokładnie te same pokrętła hamulca, stopnie manewrowego i poręcze jeszcze dodatkowo z formą z wtrysku tego plastiku. Instrukcja zwinięta tu w ten sposób i też odcinek kontrolny tutaj tego modelu. Skoro już wziąłem w ręce, to zobaczmy, jakie rzeczy mamy do takiego modelu. Możemy jako zapasowe kupić. Co możemy kupić?
sprzęgi krótkie i standardowe, koła izolowane, nieizolowane. Możemy kupić kinematykę krótkiego sprzęgu teoretycznie, ramkę wózek, ramkę wózka i tą torebkę z częściami dodatkowymi. Dodatkowo możemy kupić dwóch rodzajów zderzaki. Tak było dawniej. Co jest istotne, bo tutaj jeśli chodzi o tą kinematykę, to potrafiło się to przy pewnych wagonach połamać. No dobra, co więcej w pudełku, wytłoczka taka kartonowa, ja Wam pokażę, no tak standardowo wyglądająca, można ją wyjąć, gdzie był wyprodukowany ten model, w Austrii, nie wiadomo, ale ewidentnie jest to druga edycja, literka B, taka naklejka być może jest na modelu. Tak, musiałem przerwać na chwilę nagrywanie, wracam do sceny. Wszystko mam rozpakowane, stąd z powrotem teraz zapakuję tak jak było. Pod ten plastik na ogół wkłada się te części dodatkowe, także i można włożyć te papiery, one chyba zresztą w ten sposób były, tak żeby nie przeszkadzały. I także ja to włożę z powrotem na swoje miejsce. Trochę mi to kłopotów sprawia, ale udać się oczywiście uda. Jak na złość się przekręciło, muszę to z powrotem obrócić, żeby mi prawidłowo weszła na miejsce ta plastikowa wytłoczka. Przepraszam, nie mam wprawy z tym, po prostu na ogół tego nie wyciągam, bo nie mam po co, no ale w końcu się uda. Dobra, pakowanie modelu. Układam tu pod zestawami kołowymi, pod wózkami i zapakuję model. Tak jak powiedziałem, w nowszych edycjach modeli, zobaczymy czy to będzie przy tych nowszych, bo jeszcze tego nie widziałem, ta informacja o edycji jest na naklejce, to widzieliśmy tą naklejkę na pudełku, ale ta naklejka pojawia się dokładnie na podwoziu modelu. Skoro pokazuję, to zobaczcie, tak to wygląda. Oczywiście każda emisja jest tej samej formy, wygląda dokładnie tak samo. No i dobra, mogę to teraz zapakować. Wygląda to mniej więcej jak zapakowane fabrycznie. Już ta stara folia samoprzylepna dokonała chyba swojego żywota. Jakby nie było, ma te ładnych parę lat, blisko 10 lat, stąd może dobry czas, żeby to usunąć. Ok, model zapakowany. Kolejne pudełko. Co się zmieniło? Jak pamiętamy, między tymi dwoma nie mamy żadnej zmiany w sposobie oznaczeń. Tutaj rzeczywiście wydaje się, jakby tylko się zmienił numer wagonu, no ale zmieniło się pudełko. Tutaj oprócz zmiany oznaczeń, tu mamy zmianę oznaczeń między tymi modelami. Co się zmieniło w pudełku? Lista tych części zapasowych, znaczy przepraszam, woreczek z częściami zapasowymi jest bogatszy, ale to pozornie. Nie są wyłamane te elementy, czyli ktoś zaoszczędził sobie pracę. Nie wyłamywał tego, tylko zostawił to klientowi końcowemu. Po prostu maszyna pewnie nawet, nie człowiek, podzieliła te elementy. Prościej jest tak to podzielić niż te drobniutkie. I zapakowała wszystko do woreczka. Instrukcję mamy rozłożoną pod spodem. Numer, wersja, uwaga, tu jest D, czyżbym je pomylił, czyli nie mam gdzieś numerka C i Made in EU w Europie, ale już chyba nie w Austrii. Tu mam na naklejce numer D, sam jestem ciekawy, która to jest emisja, 594, to co jest istotne, trzeba zawsze sprawdzać to co się pakuje, 594 to zapakuje. Natomiast zobaczymy na tej obok, czy mamy literkę C, czy przypadkiem nie pomyliłem emisji. No to mi się wydawało, że to jest emisja trzecia, a wychodzi, że jest czwarta. Dobra, to kolejne pudełko. Tu nie mamy już tej naklejki. Czyli czyżby mi gdzieś brakowało jeszcze jednej emisji? I to jest teraz pytanie. Wezmę kolejny model. Naklejki nie ma.
Na pudełku naklejki nie ma. Model wykonany już w Wietnamie. Jak w środku. Podobnie jak tam, czyli też woreczek z tymi elementami do montażu, instrukcja pod spodem rozłożona i tyle. Spójrzmy w instrukcję. Jestem ciekawy z jednego pod jednym kątem. Nie porównuję do tamtej, ale czy coś się zmieniło. Montaż nie, to jest w dalszym ciągu ta sama instrukcja. Drukowana po prostu sztampowo. Inaczej złożona, inaczej zapakowana. Kontrolnego świstka tutaj osoby pakującej nie ma. Czy to oznacza, że firma obniżyła jakość? Niekoniecznie. Tu widzę, że mamy w kolejnym pudełku, stąd być może mi się zawieruszył. Ok, można zapakować. I tu Wam pokażę kolejną różnicę. Tu. To jeszcze było w Europie, tu w Wietnamie, natomiast tu z grzbietu właśnie tego pudełka widać, jest różnica, jest zmiana szaty graficznej. Ale to nie wymyślił sobie Wietnam, zakład, fabryka gdzie indziej, tylko po prostu Roco zmieniło w jakiś tam sposób wygląd. 204.3, zobaczę czy dobrze zapakowałem, 204.3 również tak ten wagon jest opisany. I ostatni, czy ma naklejkę? Ma naklejkę. Uwaga! Tu jest literka G. Skąd się wzięła wersja G tego modelu? Dalibóg, nie mam zielonego pojęcia, bo aż tyle ich nie ma. Być może były po drodze jakieś emisje i wydaje mi się, że chyba była jakaś emisja, gdzie nie było zmieniany, nie był zmieniany numer wagonu. Kojarzy mi się kiedyś, że było tak, że trafiła do sklepu, ale sklepy informowały, że numer inwentarzowy się nie zmienia. W każdym bądź razie dotrzeć do takiej informacji, do wszystkich emisji danego modelu, byłoby na pewno bardzo cenne, bo może się okazać, że jak widzicie tu jest emisja G, że tych emisji A, B, C, D, E mamy 5, F, G, że to jest siódma edycja, że po drodze byłyby jeszcze jakieś numery inwentarzowe. Na 99% wykluczam tą możliwość właśnie z tego względu, że no od tych ostatnich 6-7 lat śledzę szczegółowo ten rynek i nie uszłoby to mojej uwadze. Natomiast właśnie coś mi się kojarzy, że była taka emisja, która było, że to jest, że numer inwentarzowy się nie zmienił, stąd nie byłem zainteresowany. Co mamy w środku? Dokładnie wszystko to samo. Czyli, ale już tym razem wyłamane te elementy z formy wtryskowej, czyli same pokrętło, hamulce, poręcze i stopnie manewrowego. Instrukcja dokładnie ta sama pod spodem, ten sam sposób pakowania. Po prostu nowsza edycja. Tak to zapakowane. Natomiast sam model zrobiony, jak widzieliście, inaczej w pewien sposób. Taniej, bo nie wszystko jest pomalowane, nie wszystko jest takie ładne, ale też i zastanawiającą tą żółtą drabinką. I tyle właśnie z tego przedstawiania jednego modelu wydanego, jak widzicie, nawet nie w 5, jak myślałem na początku, przed nakręceniem tego materiału, lecz w 7 edycjach. Tu powiem jeszcze tyle, że gdzieś po drodze mamy model z tego zestawu dwuwagonowego. Model identyczny, natomiast on zapewne nie ma oznaczenia 66498, tylko tamten numer katalogowy, z tamtym numerem katalogowym, pewnie te malutkie srebrne naklejki go opisują. Polecam Wam uważać na te srebrne naklejki, choćby przy pakowaniu modeli, bo no nie zawsze one się na modelach pojawiają, ale tam, gdzie się pojawiają, w nowszych edycjach, one trafiają właśnie tutaj, są przyklejone od spodu. Oczywiście tam, gdzie można, na cysternach, gdzie czasami nie ma jak tego przykleić, to Roco na szczęście nie przykleja, to czasami cennych informacji można się z tego dowiedzieć. Choćby, który wagon jest
pierwszy w zestawie, który drugi, a który trzeci. Od pewnego momentu przy rozpakowywaniu modeli do kręcenia filmów i przy ponownym pakowaniu zwracam na to uwagę i sobie te informacje dodatkowo do mojego Excela, do mojego arku, przepraszam, nie Excela, tylko arkusza kalkulacyjnego notuję. No dobrze, tak to wygląda. Zestaw, nie zestaw, ale jeden model w pięciu różnych wersjach, z czego tak naprawdę, jak widzimy, wydany był w 7, a może większej jakiejś ilości, przy czym niektóre nakłady były powtórzeniem tego samego numeru. Ok, to chyba pora kończyć. Mam nadzieję, że ten materiał Was zainteresował. Troszeczkę uchyliłem rąbka tajemnicy, jak to się dzieje w roku. Oczywiście to jest wszystko w jakiś sposób, są te moje wnioski na podstawie obserwacji, nie tylko akurat tego modelu, ale wszystkich modeli, które gdzieś tam w moje ręce trafiły. To nie jest tak, że te edycje muszą się od siebie różnić, to ja na siłę wyszukałem Wam tutaj różnice, bo może być tak, co ostatnio się dzieje w Roco, że Roco pewnych modeli sprzedaje tak dużo i tak szybko, że pierwszy nakład wyczerpuje się jeszcze przed wyprodukowaniem, wprost jest zamówiony przez sklepy i automatycznie Roco podejmuje decyzję o wznowieniu nakładu, wydaje drugą serię, która za moment trafia do sklepów. Tak było ostatnio z kilkoma edycjami cystern paliwowych nowej konstrukcji firmy Roco, którą Roco wydało, i przykładowo zestaw cysterny Gatix, taki zestaw dwuwagonowy, już był wydany w dwóch edycjach, ale nie tylko on, również Waskoza, również pojedyncze wagony. I drugie edycje mają inne, kolejne numery inwentarzowe, oczywiście inne informacje na naklejkach. I na szczęście od pewnego momentu Roco zaczęło również te kolejne edycje, kiedy się różnią numerami katalogowymi, zaznaczać także na etykietach, tu na pudełkach. Tak jest właśnie w przypadku cystern. I teraz pytanie, kiedy się doczekamy kolejnej edycji takich węglarek? Nie wiadomo, w każdym bądź razie na pierwszy kwartał przyszłego roku mamy zapowiedziany zestaw, co prawda fikcyjnych, no ale zawsze fajny zestaw trzech węglarek PKP Cargo samowyładowczych z ładunkiem węgla bodajże, reedycję. Stąd zobaczymy, jak ta reedycja będzie opisana. Zestaw ten na pewno trafi do mojej kolekcji. Ok, pora kończyć. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Jeszcze dla porządku, numer lokomotywy Pico 52772. Już nie będę robił zdjęcia na koniec tutaj, chociaż może zdjęcie zawsze można zrobić. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. Żegnam się z Wami. Cześć.